Cześć, witam was wszystkich. Mało się ostatnio coś dzieje, ale chciałem wam pokazać auto, które będzie do oddania, tak powiem w cudzysłowie. Jest to SLK 200 Mercedes-Benz, czyli sportowy, lekki, krótki w dosłownym tego tłumaczeniu. Auto już dość wiekowe. Ten egzemplarz ma, słuchajcie, dokładnie 25 lat. Jeszcze 5 lat i może jeździć na żółtych blachach. Co z mankamentów samochodu, to z lampy zmatowione z przodu do spolerowania, nikt tego nie robił i tutaj jakiś blacharz, murarz wykonał jakąś profesjonalną kiedyś naprawę maski, co widać, sprayem. Zdarzały się takie przypadki, ale nikt nic z tym nie robił nigdy, jakieś tam małe ognisko korozji na błotniku i to w zasadzie wszystko. Ciekawe samochody, bardzo mało popularne wersje to są na Włochy, egzemplarze na Włochy. Dwulitrowa jednostka benzynowa, kompresor seryjnie prawie niecałe 200 koni, ten ma zmieniony kompresor, małe koło, zrobioną głowicę, zestrojone jest to wszystko fajnie, jest grubo ponad 200 koni, także auto, które waży 1300 kg z tylnym napędem naprawdę zasuwa niesamowicie, jak na swój wiek, tak jak dobrze widzicie, jest instalacja gazowa do samochodu, przez to jazda nim, a jest o wiele tańsza. Jak na 25 lat, auto oczywiście garażowane w miarę zachował się w fajnym stanie. Jest tu bardzo dużo rzeczy przy nim zrobione. W zeszłym roku rozrząd cały kompletny, wszystkie tarcze, klocki, hamulce, akumulator, zawieszenie, wydech, takie tam pierdoły w aucie były robione. Także technicznie jest fajnie, fajnie to auto utrzymane. W środku, jak to WZLK, czyli dwuosobówka, szarość Mercedesa, wiadomo, jakieś tutaj szału z wyposażenia. Nie ma, oczywiście jest klima, są podgrzewane fotele, jest elektryka, takie tam rzeczy i ten guzik tutaj ASR, którego raczej nie dotykać, bo można tym autem, jak to się mówi, fajnego boka walnąć, chociaż Mercedesy według mnie to nie są auta, którymi można robić ronda, to od tego służą takie gruzy jak E36. A może się podobać, może się nie podobać. Słuchajcie, ten egzemplarz, dokładnie ten, który wam pokazuję, będzie do sprzedania, będzie do oddania. Tak jak mówię, technicznie auto doinwestowane, zadbane, oczywiście zrobione wszystko, co w tym aucie miało bolączki swoje, jeżeli chodzi tutaj o mankamenty elektroniczne, mankamenty zawieszenia, takie tam pierdołki. A to jest taki mały kabriolet, ale tak powiem, na przykład w stosunku do Asty, słuchajcie, to on waży niecałe 1300 kg, gdzie Asta waży 1,5 tony i ma, powiedzmy, tam 100 parę koni, ten ma ponad 200, no więc zupełnie tym się inaczej jeździ, do tego ten klasyczny dźwięk kompresora, tak? Mimo to jest czterocylindrówka, ale auto z kompresorem. No fajnie się prezentuje, tak jak mówię, jest to Cabrio, 25 lat, słuchajcie, pomyślcie, w 97 czymś takim przyjechać na ulicę, to jest no przejaja by były. Tutaj jeżeli chodzi o dach, zaraz wam to pokażę. Zamkniemy go, jest otwarty, 25 sekund trwa zamykanie. Przy okazji przy dachu będąc zrobiona cała pompa hydraulika, siłowniki, wszystko w dachu wymienione, zrobiona podsufitka, ta, która odpadała, tam przemakała. Jest to wszystko fajnie porobione, wszystko działa, wszystko jest sprawne, także 25 lat. Szkoda, że takich aut już nie ma, nie produkują. W sensie takim jeszcze to są auta z lat 90., więc to jeszcze jest ta stara technologia, która dawała, powiedzmy, sobie rady. No jeżeli już chodzi o zamknięty dach, no to już tak ślicznie nie wygląda jak z otwartym, tak już taki piękny już nie jesteś, nie? Taki śmieszny jest dosłownie, no bo jest krótki, jest mały, nie? No, ale taki mały popielacz, nie? Za przeproszeniem, który no daje rady. Tak, mówię, troszeczkę ogarnąć te lampy, zrobić z tą maską, pomalować i komuś myślę, że będzie służyć. Słuchajcie, nawet jadąc po takich wyboistych, nierównych i dziurawych drogach, no komfort jazdy SLK, 25-letnim SLK jest całkiem przyzwoity, pomimo tego, że to auto jest no sztywniej zestrojone niż jakikolwiek zwykły Mercedes, w sensie mówię o jakimś tam hatchbacku czy o limuzynie, tak? Tu jest sztywniejsze zawieszenie, szerszy rozstaw, szersze opony, ale całkiem fajnie wybiera te nierówności, te dziury i nie czuć się, że jedziemy autem sztywnym, powiedzmy, jakimś tam zacięciem sportowym, także mimo wszystko i mimo dróg, za którym dzielało, mimo takiej jakości dróg, prowadzi się go całkiem dobrze, przewidywalnie. Tak jak mówię, no też są auta z tamtej epoki, fajnie jeszcze zestrojone, także całkiem nieźle, piękne ciężarówki, piękne.
Także spoko. To jest jeszcze jedno z tych, to jest jeszcze Mercedes, można powiedzieć, lata 90., a nie obecny plastik. Także na autostradzie trzyma się nieźle, a na krętej, wyboistej i nie dość niezbyt równej wiejskiej drodze, tak to nazwę, też prowadzi się całkiem fajnie i komfortowo. No. Także tyle z jazdy Mercedesem.